Witam wszystkich bardzo serdecznie z tej strony Przemek. Już troszeczkę dawno minęło od ostatniego materiału, zwłaszcza takiego dotyczącego łyżwiarstwa figurowego. Jako że ostatnio pod moimi filmikami pojawiły się, w sumie niedużo, ale pojawiły się jakieś komentarze, które wskazywały, żeby materiał o systemie oceniania również posiadał coś na ekranie. Słuchajcie, jest z tym mały problem, że jeżeli będę umieszczał na przykład w tle występy, nie wiem, jakichś zawodników z zawodów z YouTube'a, to mogę mieć problemy z prawami. W sensie YouTube może te filmiki blokować, więc no nie jestem w stanie w tle puszczać całych filmików z zawodów. Więc no niestety tak nie do końca, no ale postaram się, żeby teraz wizyjnie było coś też tak atrakcyjniej. Dobrze, no to tyle, jeżeli chodzi o wstęp. Słuchajcie, w tym odcinku chciałem omówić zmiany systemu sędziowania w tym sezonie, a troszeczkę się zmieniło. Chyba największą zmianą jest wprowadzenie nowej oceny GOE, czyli jakości wykonania elementów. Jak pamiętacie z mojego poprzedniego filmiku dotyczącego właśnie tego aspektu systemu sędziowania, tam mówiłem, że ocena GOE jest przyznawana w skali od minus 3 do plus 3, czyli każdy sędzia ma do dyspozycji 7 ocen, którymi może jakby ocenić dany element. Teraz się to zmieniło, rozszerzono tutaj możliwości dla sędziów oceny każdego elementu. Teraz mamy oceny od minus 5 do plus 5. Specjalnie czekałem na jakieś pierwsze zawody, żeby móc ewentualnie się przyjrzeć jakiemuś przykładowi i jak to w ogóle w praktyce działa, ale może zacznijmy najpierw od teorii. Słuchajcie, tak, zasadniczo nie zmieniło się z drugiej strony aż tak wiele, czyli co do zasady, sędziowie nadal powinni najpierw rozpatrywać pozytywne aspekty GOE, a potem dopiero od tego odejmować negatywne. Czyli na przykład, jeżeli ktoś z plusów dostałby plus 3 od sędziego, gdyby wszystko wyszło idealnie, ale coś tam nie wyszło, załóżmy podparł się ręką, to sędzia od tego plus 3 odejmie 1 i wyjdzie mu nadal plus 2 i taką ocenę może przyznać. Dlatego nie dziwcie się, że czasami nawet za element, który nie jest idealnie wykonany, zawodnik otrzymuje ocenę dodatnią, bo może po prostu taka wyszła z analizy. Tak, więc to się nie zmieniło, tak było. Natomiast tak, mamy teraz 6 kryteriów, jeżeli chodzi o skoki, piruety, sekwencję kroków i sekwencję choreograficzną. Koncentruję się głównie na solistach, gdyż w tym temacie czuję się najbardziej kompetentny. Wybaczcie, ale no niestety tutaj o parach sportowych czy tanecznych wolałbym się nie wypowiadać, bo nie jest to aż tak moja mocna dziedzina. Może się uda na jakiś odcinek kogoś zaprosić, to może on wam to lepiej po prostu wyjaśni, ale myślę, że chociaż solistów jestem w stanie wam przedstawić. Tak więc spójrzmy, korzystamy z dokumentów ze strony Polskiego Związku Łyżwiarstwa Figurowego, z tłumaczeń dokumentów. No i tak, aby ustalić wyjściowe GOE, sędzia musi rozważyć pozytywne kryteria dla każdego elementu. Ogólne zalecenia są następujące. Aby móc przyznać plus 1 skok, element musi wypełnić jedno kryterium, dla plus 2 2 kryteria, dla plus 3 3 kryteria, dla plus 4 4 kryteria, dla plus 5 5 albo więcej, czyli 6 kryteriów. Dodatkowo wprowadzono tutaj pewne ograniczenie. Każdy element ma 3 kryteria, które muszą być spełnione, jeżeli sędzia chce przyznać ocenę plus 4 lub plus 5. No i spójrzmy sobie, co w tym roku jest jakby w tych kryteriach określone. No to jeżeli chodzi o skoki. Bardzo dobra wysokość i bardzo dobra odległość. Wszystkie skoki w kombinacji lub sekwencji. No myślę, że tutaj nie trzeba za wiele tłumaczyć. No jeżeli skok jest wysoki, daleki, wypełnia to ten punkt.
dobry wyskok i lądowanie. No tutaj mamy na myśli czystość oraz poprawne technicznie wykonanie, tak, że na przykład flip jest wyskakiwany z krawędzi wewnętrznej, przy lądowaniu nie ma jakiegoś długiego wyjazdu na ząbku, zachwiania i tym podobnych. Bez wysiłku, w tym rytm w kombinacji skoku. No to bez wysiłku, no po prostu element, jak na niego patrzymy, musi wyglądać lekko. Nie możemy mieć wrażenia, że zawodnik z tym elementem walczy. Mamy mieć wrażenie, że to w ogóle nic nie kosztuje siły i w sumie samo się zrobiło. Fajnie, jakby tak było, no niestety, ale tak wygląda. W tym rytm w kombinacji skoków. No tutaj, jeżeli wykonujemy kombinację dwóch lub trzech skoków, po prostu muszą być one wykonane w równym rytmie. Nie może być, że jakiś wyjazd jest dłuższy, inny krótszy, tylko te trzy skoki mają zostać w jednakowym rytmie wykonane. Kroki przed skokiem, niespodziewane lub twórcze wejście. No to jest dosyć szerokie pojęcie, no ale zasadniczo, jeżeli zawodnik po prostu nie stoi przed skokiem w pozycji przygotowawczej, tylko rozpoczyna go z jakiejś sekwencji kroków, albo właśnie z czegoś niespodziewanego, jakiegoś, nie wiem, jedzie jaskółkę na przykład i nagle z tej jaskółki skacze, nie wiem, luca, załóżmy. Coś, powiedzmy, takiego niestandardowego, niezwykłe wejście, no lub twórcze wejście, no to już tutaj jeszcze wymagamy jakichś specjalnych umiejętności, no coś, co nas, powiedzmy, zaskoczy. Bardzo dobra pozycja ciała od wyskoku do lądowania. No to też myślę, że tutaj nie ma co objaśniać, no po prostu sylwetka łyżwiarza powinna być estetyczna, technicznie poprawna. Element pasujący do muzyki, no na przykład skok w momencie, gdy w muzyce jest akcent, bądź lądowanie, gdy w muzyce jest akcent. Myślę, że to też jest w miarę oczywiste. Spójrzmy sobie teraz na piruety. No dobrze, no to tutaj tak, mamy pierwszy punkt, dobra szybkość i albo przyspieszenie podczas piruety. No czyli zawodnik rozpoczyna piruetę z dobrą prędkością i ją utrzymuje lub udaje mu się nawet tą prędkość zwiększyć podczas piruetu. Dobrze kontrolowane, czyste pozycje, uwzględnić wysokość i pozycję w powietrzu lądowania w skoku do piruetu. No czyli no po prostu no, zawodnikiem nie chwieje, zawodnik pewnie przechodzi z jednej pozycji do pozycji, są one wykonywane sprawnie, estetycznie, tak, uwzględnić wysokość i pozycję w powietrzu. No to jeżeli mamy skok do piruetu, no to tutaj wiadomo, że sędzia musi spojrzeć na to, czy skok był wysoki, czy widać było wyraźnie skok do piruetu, no i jaką pozycję przyjął zawodnik w powietrzu. Czy ona była, na przykład, jeżeli wykonujemy skok do piruetu w pozycji wagi, czy udało się już w powietrzu osiągnąć pozycję wagi? Bez wysiłku, no to no bez wysiłku, no patrzymy i po prostu mamy mieć wrażenie, że zawodnika to nic nie kosztuje. Umiejętność umiejscowienia piruetu, no to tak. W końcu pojawiło się ten element. Myślę, że to bardzo dobrze, bo jakby wcześniej był trochę pomijany, a jest to jednak bardzo istotna rzecz, jeżeli chodzi o piruety, żeby piruet był wykonywany w miarę w jednym miejscu, żeby się nie przemieszczał po tafli. Kreatywność i oryginalność. No, jeżeli oglądamy już 40 zawodnika, który robi tą samą pozycję w piruecie siadanym, no to na pewno nie będzie to kreatywne i oryginalne. Więc tutaj otwiera się pewne pole dla tych zawodników, którzy właśnie starają się nie robić tego, co wszyscy, tylko starają się wymyślić jakieś ciekawsze, inne pozycje w piruecie. Element pasujący do muzyki. No na przykład, załóżmy, muzyka w trakcie trwania piruetu, są jakieś muzyczne akcenty, zawodnik będzie ręką te akcenty podkreślał, czyli będzie na przykład robił wymachy, nie wiem. Jeżeli muzyka przyspiesza, zawodnik też przyspiesza piruet. No myślę, że tego typu rzeczy, myślę, że to jest też dosyć oczywiste. Następnie mamy sekwencję kroków. Głębokie krawędzie, czyste kroki i obroty. No, tak jak mówi ten punkt, no, powinniśmy kroki jeździć na głębokich krawędziach, tak żeby potem panel techniczny nie musiał przez 10 minut oglądać kroków. Tylko od razu widać, czy jest zwrot, czy go nie ma, czy to miała być trójka odwrotna, a nie, że trzeba się domyślać, co to miało być.
czyste kroki i obroty. No wiadomo, no, jeździmy na krawędziach, nie powinno się tam pojawić skrobanie na ząbkach. Powinniśmy po prostu płynnie zmieniać krawędzie. Element pasujący do muzyki, no czyli czy sekwencja kroków pasuje do muzyki, tak? Czyli na przykład, jeżeli muzyka jest szybka, a zawodnik się wlecze, no to wybitnie te kroczki do muzyki nie pasują i myślę, że fajnie, że się to pojawiło. Bez wysiłku, z dobrą energią, płynnością i wykonaniem. No i tutaj znowu, no, patrzymy na zawodnika, patrzymy jak on jedzie te kroczki, no po prostu subiektywnie musimy mieć uczucie, że te kroczki nie sprawiają mu problemu, że on się bawi tym, że jest na tafli, bawi się tym programem i wykonuje to jednocześnie płynnie, bez jakichś zatrzymań, prawda? No, kreatywność i oryginalność, no to samo co przy piruecie, więc nie będę się tu powtarzał. Doskonałe zaangażowanie i kontrola całego ciała. Czasami po prostu patrzymy na zawodnika i widzimy, jeden po prostu wykonuje kroczki, jakbyśmy to powiedzieli tak popularnie, od bębnia. Czyli po prostu jedzie, ale tak w sumie nie robi to żadnego wrażenia. A są zawodnicy, na których się po prostu patrzy i ma się wrażenie, że on żyje tym programem, że on żyje właśnie tym elementem, w tym momencie sekwencją kroków, jakby przeżywa te kroki, robi je dynamicznie. Zupełnie inaczej się na to od razu patrzy, więc na pewno jest to cecha pozytywna. Kontrola całego ciała, no to oczywiście, czy umiemy, no czy po prostu kontrolujemy, co się z nami dzieje, no czy nie zaczynamy bez ładu i składu machać rękami, czy są to wszystko ruchy zamierzone, to też oczywiście można wyczuć, czy dany ruch był zamierzony, czy przez przypadek nam wyszedł. Dobre przyspieszenie i spowolnienie, czyli zmiana tempa w sekwencji kroków. Raz robimy kilka kroków w wolniejszym rytmie, potem wykonujemy kilka szybszych. Nie, że cały czas jedziemy w jednym stałym rytmie. Sekwencja choreograficzna. Tutaj pozytywnymi aspektami jest kreatywność i oryginalność. No to już nie będę się powtarzał. Element pasujący do muzyki. Też się nie będę powtarzał. Bez wysiłku, z dobrą energią, płynnością i wykonaniem. To samo co przy krokach. Dobre pokrycie tafli lodowej. No to jest nowy punkt, czyli czy rysunek sekwencji choreograficznej wypełnia lodowisko. Tak? Czyli jeżeli zawodnik na przykład przejeżdża dosłownie w linii prostej od punktu A do punktu B, no to powiedzmy słabiej wypełnia to lodowisko niż drugi, który jeżdżąc łukami, serpentynami wypełnia całą taflę. Dobra klarowność i precyzja. No tutaj tak jakby jest dosyć duże pole do jakby interpretacji, co autor miał na myśli, natomiast ja podejrzewam, że chodzi o to, że po prostu elementy, które znajdują się w tej sekwencji choreograficznej, są po prostu dobrze wykonywane, tak, że krawędzie, jeżeli są to kroki, są czyste, jeżeli to są pozycje statyczne typu jaskółka, Bilman, to są one wykonywane również czysto i estetycznie, tak bym to oceniał. No i tutaj dobra klarowność, ja bym tak powiedział, że przejrzystość o całej sekwencji, czyli że po prostu jest ona wyraźnie widoczna na tafli. Tak bym to chyba zinterpretował. Doskonałe zaangażowanie i kontrola całego ciała. No i tutaj to samo, no, czy zawodnik po prostu wykonuje to z zaangażowaniem, z jakimś wkładem emocjonalnym, czy po prostu sobie przejeżdża z punktu A do punktu B, no kontrola całego ciała, no, czy ruchy wszystkie są zamierzone, a nie przypadkowe, prawda? No ale sami widzicie, już nawet przy rozważaniu tylko tych pozytywnych aspektów, przepraszam, nawet przy rozważaniu tych pozytywnych aspektów, no już się pojawia, no mi się wydaje, no właśnie tu jest pewien minus zwiększenia tej oceny sędziowskiej. Będzie w tym sezonie dosyć dużo uznaniowości i co któremu sędziemu się wydaje, bo tych punktów jest stosunkowo mało, są to tylko wytyczne. No i sędziowie muszą sami też jakby się po tych wytycznych poruszać, no i każdy ma inną wrażliwość, no i tutaj przez to, że zwiększyliśmy zakres ocen, de facto oddaliśmy
część punktów, które dotąd były bardziej wymierne, na koszt tych bardziej niewymiernych, bo jednak no niestety ludzie zawsze obiektywni nie są i czasami po prostu sędzia jedną osobę bardziej lubi, drugą mniej, bądź bardziej mu się podoba lub mniej, no różne są tutaj historie. No i załóżmy, dla tej co lubi będzie dostrzegał więcej rzeczy na plus, a tej osoby, którą mniej lubi, no może być bardziej i mieć surowe oko na przykład, tak to nazwijmy. Ja oczywiście nie mówię, że tak jest, ale no jest taka możliwość i tutaj ten element niewymierności niestety się zwiększa. No ale no cóż, taka była wola gremium, które się zebrało, żeby te zmiany ustalić. No może to też przyniesie troszeczkę pozytywnych rzeczy, bo może w końcu te oceny będą bardziej zróżnicowane, bo dotąd można było autentycznie odnieść wrażenie, że sędziom brakuje skali, zwłaszcza przy tych najlepszych zawodnikach, że wszyscy już w sumie dostają maksimum, ile można. Więc to jest jakiś plus, że te oceny powinny być teraz bardziej zróżnicowane. No ale dobrze, nie dywagujmy, nie dywagujmy, to zobaczymy w sezonie, co się będzie działo. Spójrzmy, jakie są podjęcia. Czyli tak, rozważyliśmy plusy, teraz popatrzymy szybciutko minusy. Już tutaj może nie będę aż tak omawiał szczegółowo, no lecimy. Tak, tutaj istotna notatka. W przypadku kilku błędów odpowiednie obniżenia są sumowane. To powinno być grubą czcionką. Sumowane. Czyli załóżmy, dużo małych błędów może kosztować zawodnika tyle samo, co jeden wielki. Dobrze, no to spójrzmy. Elementy skokowe. Element skokowy niezgodny z regulaminem. No, w programie krótkim. No, nie wiem, no, wymagany jest Rydberger, a ktoś skoczy flipa. No to tak, ale to jest raczej rzadki błąd. No tutaj ocena minus 5. Obowiązkowo. Upadek minus 5. Ale zwróćmy uwagę, że to nie jest jakby obowiązkowe. W sensie to minus 5 jest odejmowane po rozważeniu pozytywnych aspektów. Czyli jeżeli sędzia na przykład teoretycznie, to jest to prawda raczej mało prawdopodobne, ale chciałby dać plus 5 za ten skok, no ale się mu wziął łyżwiarz, wywrócił od tego, odejmie 5, wyjdzie mu 0 i da ocenę 0. No taka jest teoretyczna możliwość. No w praktyce najczęściej, jeżeli jest upadek, no to nie wypełnimy tych wszystkich punktów na plusy. Zeskok na dwie nogi w skoku, no, czyli po prostu zawodnik wylądował na dwie nogi. Odjęcie od minus 3 do minus 4. Postawienie nogi wolnej w celu utrzymania lądowania lub skoku, czyli tutaj też od minus 3 do minus 4. No, powiem szczerze, że to trochę mnie tak dziwi, bo w sumie te dwa punkty są dosyć do siebie podobne, ale jest pewna różnica, chyba że ja tutaj nadinterpretuję, no ale zeskok na dwie nogi i postawienie nogi wolnej w celu utrzymania lądowania, to jest w sumie prawie że to samo. No chyba że przy tym drugim przypadku rozważymy, zawodnik najpierw spadł na jedną nogę, a następnie postawił drugą w celu utrzymania lądowania. O, to chyba że tak, taka sytuacja. Dobrze, dwie trójki pomiędzy skokami w kombinacji skoków. Odjęcie od minus 2 do minus 3, czyli już dosyć duże. Zła krawędź przy wyskoku w flipie lub lucu. Panel techniczny daje znak E. Wtedy sędzia ma taką ocenę minus 3 do minus 4. Nieczysta krawędź przy wyskoku, czyli wykrzyknik dany przez panel techniczny. Odjęcie od minus 1 do minus 3. Nieczysta krawędź przy wyskoku we flipie lub lucu, gdy panel techniczny żadnego znaku nie przyznał, ale sędzia na przykład się tego dopatrzył, może tutaj odjąć minus 1. Słaby wyskok, czyli na przykład jakiś błąd przy wyskoku, niski wyskok, niski skok od minus 2 do minus 3. Zdegradowany, czyli skok, w którym brakuje ponad pół obrotu. Odjęcie od minus 3 do minus 4. Niedokręcony skok, czyli taki jeden ptaszek. Odjęcie od minus 2 do minus 3, ale uwaga, w tym sezonie jest jedna duża zmiana. Dotąd było tak, że skok, któremu brakowało do ćwierć obrotu włącznie, nie otrzymywał takiego znaku. W tym roku się to zmieniło, że aby uzyskać, to właściwie źle, aby panel techniczny przyznał taki znak,
musi nam brakować ćwierć lub więcej. Czyli w zeszłym roku, jeżeli komuś brakowało równo ćwierć, to takiego znaczka nie dostał. W tym roku, w momencie, gdy brakuje nam równo ćwierć, ten znak. Ziu. No, mam ciekawe, czy to słyszeliście. I mnie wyrwali ze słowotoku. W tym sezonie, nawet jeżeli komuś brakowało ćwierć obrotu, otrzyma już ten znaczek. W zeszłym roku by go nie dostał, więc tutaj jest dosyć, sądzę, duża i bolesna, zwłaszcza w młodszych kategoriach, zmiana. Niepełna rotacja bez znaku łącznie z Eulerem w kombinacji. Czyli jeżeli panel techniczny nie dopatrzy się, że w skoku brakowało rotacji, tyle, żeby przyznać albo właśnie tutaj jeden, albo dwa ptaszki, jak ja to mówię, no to w tym momencie może też zastosować odjęcie od minus 1 do minus 2. Nieodpowiednia prędkość, wysokość, odległość lub pozycja w powietrzu, minus 1 do minus 3. Dotknięcie rękami lodu w skoku, minus 2 do minus 3. Czy ja zakładam, że to dotknięcie rękami lodu w skoku, to autor miał na myśli, że gdzieś przy lądowaniu. Tak sobie średnio wyobrażam, żeby w powietrzu lecieć i dotknąć rękami lodu w skoku, chyba żebyśmy robili salto, które jest zakazane. Więc, no ale to powiedzmy. Dotknięcie ręką lub wolną nogą, też zakładam, że przy lądowaniu, od minus 1 do minus 2. Czyli tutaj mamy dotknięcie obiema rękami, minus 2 do minus 3, a tu mamy jedną ręką lub wolną nogą, czyli bez przeniesienia na nią ciężaru ciała, czyli tak muśnięcie tą nogą wolną o lód, o, tak bym to nazwał. Utrata płynności kierunku rytmu pomiędzy skokami w kombinacji lub sekwencji skoków. No, po prostu utrata płynności kierunku lub rytmu. Każdy skok musi mieć swój kierunek, swój rytm. Zastosować można to odjęcie od minus 2 do minus 3. Słabe lądowanie, zła pozycja, niewłaściwa krawędź, skrobanie i tym podobne. No to właśnie autor wyjaśnił, co miał na myśli. Od minus 1 do minus 3. Długie przygotowanie do skoku. Od minus 2 do minus 3. W piruetach upadek minus 5, dotknięcie do dół wolną nogą lub ręką, rękami minus 1 do minus 3, słaby skok, skok do piruetu, wejście od minus 1 do minus 3, czyli na przykład skok był bardzo niski, tak? Nieprawidłowy wyskok lub lądowanie w skoku do piruetu. No, czyli na przykład wykonujemy prerotację, czyli wykonujemy obrót przed wykonaniem skoku. Jest to błąd. Piruecie, w skoku do piruetu lub lądowanie w skoku do piruetu. Załóżmy, wylądujemy, będzie nas chwiało, nosiło i nie będzie on ładnie umiejscowiony. No, piruet nieumiejscowiony, od minus 1 do minus 3, więc tutaj tak. Słaba, niezdarna, nieestetyczna pozycja. Myślę, że nie trzeba tłumaczyć, no jeżeli coś po prostu wygląda wybitnie nieestetycznie, sędzia może zastosować odjęcie i oczywiście zależy to od jego oceny tejże pozycji. Wolny piruet lub utrata prędkości, no, czyli piruet, no, piruet po prostu kręcony wolno lub taki, w którym wyraźnie widać spadek prędkości, odjęcie od minus 1 do minus 3. Zmiana nogi słabo wykonana, krzywa wejścia, wejścia z wyjątkiem zmiany kierunku. Czyli właśnie piruet rozjeżdża się przy zmianie nogi, tak? Środki tych piruetów przed zmianą i po zmianie są daleko od siebie. Wtedy sędzia może zastosować odjęcie od minus 1 do minus 3, bo wiadomo, że jeżeli zmieniamy nogę, to te środki tych piruetów powinny być jak najbliżej siebie, najlepiej w tym samym miejscu. Oczywiście, jeżeli byśmy wykonywali piruet w drugą stronę, połączony jeden z drugim, no to wtedy no, nie da się tego zrobić inaczej i te środki, wiadomo, będą od siebie dalej. Dlatego to jest ten wyjątek. Mniej niż wymagana liczba obrotu, no to jeżeli jest określone, że, no, nie wiem, piruet kombinowany łącznie powinien posiadać 10 obrotów, a zawodnik wykona 5, no to sędzia może zastosować odjęcie od minus 1 do minus 3. Niezrównoważona liczba obrotów w piruecie ze zmianą nogi, odjęcie minus 1, czyli liczba obrotów przed i po zmianie powinna być podobna. W krokach. Program krótki. Skok z listy z więcej niż 1,5 obrotem. No, czyli jeżeli ktoś wykona skok, w którym nie półtora,
z półobrotem. Jeżeli ktoś wykona w sekwencji kroków w programie krótkim skok, który jest tak zwanym skokiem z listy, czyli za który możemy normalnie uzyskać punkty i ma on więcej niż pół obrotu, można zastosować odjęcie minus 1. Upadek w krokach minus 5. Mniej niż przez połowę rysunku wykonywane są kroki obroty od minus 2 do minus 3. No czyli po prostu jeżeli zawodnik przejeżdża jakiś rysunek, a przez ponad połowę nie są wykonywane ani kroki, ani obroty, czyli ani zwroty, ani twizle, ani trójki, tylko po prostu, nie wiem, porusza się na przykład przekładanką, no to tutaj jest ocena, może być obniżona. Zła jakość kroków, obrotów, pozycji. No jeżeli ktoś no, nie umie czysto wykonywać kroków, źle je wykonuje, nie wiem, albo robi twizle w dziwnej, brzydkiej, nieestetycznej pozycji, może otrzymać od sędziego odjęcie od minus 1 do minus 3. Potknięcie w krokach, no też tutaj się pojawia. Jeżeli ktoś się potyka o własne nogi w krokach, no to najlepiej nie świadczy. Odjęcie od minus 1 do minus 3. Wykonane niezgodnie z muzyką. Od minus 1 do minus 3, no czyli w tym roku widać, że dużo zwrócono uwagę na dopasowanie elementów do muzyki, żeby one korespondowały z muzyką. No, czyli jeżeli muzyka jest szybka, to żeby zawodnik też się poruszał szybko, a jeżeli muzyka jest wolna, to żeby też się poruszał nieco wolniej. Sekwencja choreograficzna. Upadek minus 5. Niemożność wyraźnego przedstawienia sekwencji. No, czyli sekwencja po prostu jest niewyraźna, nie widzimy jej, ten rysunek jest po prostu niewyraźny, nie jest to podkreślone, że jest to sekwencja choreograficzna i w sumie przeleciał nam cały program przed oczami i my nawet jej nie zauważyliśmy, tak? Utrata kontroli podczas wykonywania sekwencji, no nie wiem, jedziemy jaskółkę, zacznie nas chwiać na prawo i lewo, jakimś cudem się uratujemy, że nie upadniemy. Tu sędzia też może zastosować odjęcie od minus 1 do minus 3. Potknięcie od minus 1 do minus 3. Brak podkreślenia muzyki, no co myślę, że w sekwencji choreograficznej, jak sama nazwa głosi, jest bardzo istotne. Odjęcie od minus 1 do minus 3, zła jakość ruchów minus 1 do minus 2. No czyli na przykład jeżeli w sekwencji choreograficznej umieścimy kroki, a one będą wykonywane nieczysto, no to na przykład jest to zła jakość ruchów, jedziemy jaskółkę i noga zamiast prosta jest ugięta, no to też jest to zła jakość ruchów. No i dobrze, nie wiem, mam nadzieję, że tak troszeczkę nie za szybko przeleciałem przez ten temat. Jeszcze chciałbym sobie to omówić na jakimś przykładzie, jako że już się Grand Prix parę odbyło, więc mamy jakieś przykłady. Niestety nie obejrzymy sobie razem całego występu, no bo znowu wujek YouTube by się mógł pogniewać. Muzykę też profilaktycznie wyciszyłem, żeby nie mieć właśnie problemów z prawami autorskimi co do filmiku. Tak więc przeanalizujmy. Może chociaż jeden skok, jeden piruet, spójrzmy, jak został oceniony. Tak, będziemy oglądać. I czekajcie, to nie tu. Panie, to nie to. Nie to wyniki. O. O. I jesteśmy już na właściwej stronie. Dobrze, słuchajcie. No to tak. Obejrzymy sobie tutaj potrójnego flipa, czyli dziewiąty element. W wykonaniu Aleksandry Trusowej, która swoją drogą zrobiła niesamowity wynik na tym Grand Prix. To w ogóle się w głowie nie mieści, że można mieć 14 lat i takie wyniki wykręcać. No, ale dobrze, spójrzmy. Tutaj został oceniony przez sędziów oceny pozytywnie, tak? Czyli tutaj pierwszy sędzia dał plus 3, drugi plus 4, trzeci plus 3, plus 2, plus 5, plus 3, plus 3, plus 3, plus 4. Tak? No, czyli ogólnie skok został pozytywnie oceniony przez komisję sędziowską. No i teraz załóżmy, spójrzmy sobie, jak ten skok wyglądał. Mam nadzieję, że to będziecie widzieć. Czekajcie, może zrobię pełny ekran, to będzie nawet lepiej widać. Dobra. No i dobrze, zatrzymajmy w tym momencie. Spójrzmy sobie może jeszcze raz.
Czyli tak, mamy tutaj najazd. Najazd jest dosyć krótki, dynamiczny. Za pomocą kilku odbić dostaje się, zawodniczka przechodzi do skoku. Wejście jest po krokach i niespodziewane, więc to jest to na pewno coś na plus, tak? Bardzo, czyli dobry, bez wysiłku, no raczej też bez wysiłku, choć to dobry wyskok i lądowanie, no na pewno były prawidłowe, no nie można by się za bardzo do tego przyczepić, choć żeby ten skok był wybitnie taki bez wysiłku, ale z drugiej strony ostatni skok programu, no umówmy się, że nie był to łatwy program. Bardzo dobra wysokość i bardzo dobra odległość. No to będzie nam ciężko trochę z filmiku ocenić, to najlepiej widać niestety na żywo. Kroki przed skokiem jest, bardzo dobra pozycja ciała od wyskoku do lądowania. Jak najbardziej moim zdaniem jest. Element pasujący do muzyki. Znaczy tak. Nie przeszkadzał tej muzyce, ale jak na mnie to nie był specjalnie do muzyki. Wy nawet nie mogliście tej muzyki słyszeć, bo wyciszyłem. Polecam obejrzeć sobie Aleksandra Trusowa z Junior Grand Prix w Kaunas. Już jest na YouTubie, na kanale ISU, więc można sobie obejrzeć. Bardzo myślę, warto obejrzeć. No to dobrze, spójrzmy jeszcze raz i szukajmy tych plusów. Dwa odbicia, wymach nogi, czyli wejście powiedzmy twórcze, niespodziewane, ładna pozycja w powietrzu. Ale okej, lądowanie, choć delikatnie bym tam się czepiał, czy ono nie było troszeczkę takie opóźnione, ale no ja myślę, że ja bym z tych kryteriów dał tak między plus 3 a plus 4. Jakbym był dużym optymistą, to może nawet plus 5. Choć tak, kurczę, z drugiej strony, no muszą być wypełnione pierwsze trzy kryteria. Spójrzmy sobie jeszcze raz. Pierwsze trzy kryteria muszą być, aby dać więcej niż plus 3. No i tutaj mamy bardzo dobra wysokość, bardzo dobra odległość. Tego nie jesteśmy w stanie, tak jak mówię, z filmiku za dobrze ocenić. Załóżmy, że była. Dobry wyskok i lądowanie. No dobry był, może nie wzorcowy, ale dobry. Bez wysiłku. No jak na ostatni skok programu, to ja bym powiedział, że bez wysiłku. Kroki przed skokiem, niespodziewane twórcze wejście było. No to już mamy plus 4. Bardzo dobra pozycja ciała od wyskoku do lądowania. Jak na mnie też. Czyli mamy cech pozytywnych na plus 5. Spójrzmy, czy jesteśmy w stanie zrobić jakieś sceny, cechy negatywne znaleźć. Upadek nie. Zaskok dwie nogi nie. Postawienie nogi wolnej nie. Dwie trójki pomiędzy nie. Zła krawędź nie. Tak? Nie było tam złej krawędzi. Nie. Nieczysta krawędź, nie. Słaby wyskok, no to tym bardziej nie. Ani zdegradowany, ani niedokręcony nie był. Niepełna rotacja też nie. Nieodpowiednia prędkość, wysokość, odległość, no też nie. Dotknięcie rękami lodu, nie. Utrata płynności, kierunku, rytmu. No nie, no. Słabe lądowanie, zła pozycja, niewłaściwa krawędź, skrobanie. No i powiedzmy, że można by tutaj się dopatrywać, że to lądowanie nie było takie wzorcowe, tak? No widać, że było nieco opóźnione, zawodniczka najpierw spadła, potem wyciągnęła nogę. Wiadomo, że to nie jest coś bardzo, do czego można by się czepiać, daj Panie Boże, żeby wszyscy tak skakali, zwłaszcza w Polsce, ale no powiedzmy, jakby już tak na doczepnego można by się tego czepnąć. No i tutaj widać, że noty sędziów też się tak wahają. Tutaj jeden sędzia bardzo optymistycznie, tak jak my, podszedł i dał plus 5, tak? Czyli dopatrzył się wszystkich tych cech, o których mówiłem. Większość jednak dała plus 3 lub plus 2. Najbardziej surowy sędzia, no to podejrzewam, że on właśnie mógł tutaj nie zaliczyć punktu dobry wyskok i lądowanie, mówiąc szczerze, albo oglądając na żywo, bardzo dobra wysokość, bardzo dobra odległość. No i w tym momencie, jak nie mógł tego lub tego zaliczyć, no nie mógł dać wyższej oceny niż plus 2. Większość tutaj dała plus 3, co by świadczyło, że no te trzy podstawowe punkty zaliczyli. No i na przykład coś odjęli, bo właśnie nie podobało im się to na przykład lądowanie, tak? Bo to najpierw rozważamy pozytywne aspekty, czy na przykład wyszło im z pozytywnych plus 4, ale to lądowanie im się nie podobało, dali minus 1 za lądowanie, wyszło im plus 3. No i tak to jest właśnie liczone, tak? Każdy element jest rozważany przez komisję sędziowską, dlatego to wystawianie not czasami trochę zajmuje. Jak wam się wydaje, że ci sędziowie tam śpią i nie wiadomo co robią, to nie, oni nie śpią, oni liczą. Przynajmniej tak powinno być.
No dobrze, mam nadzieję, że materiał się Wam podobał. Już nagrywa się dosyć długo, więc będę kończył. Przy następnej okazji omówię z Wami pozostałe zmiany, jakie przygotowało nam ISU na ten sezon. Jeżeli macie jakieś pytania dotyczące nowego systemu GOE, czyli oceny jakości za elementu, piszcie w komentarzu. Jeżeli filmik Wam się podobał, zostawcie łapkę w górę i do usłyszenia. Cześć!